זהיום. ובאנו באים כאן כנראה כל יום לכמה רגעים. והשם והמקום נשאר בזיכרונות. Uciekli z Warszawy, myśmy wyjechali samochodem. To był mój ojciec, moja matka, moja siostra, stryjowie z żonami. Myśmy się znaleźli we Lwowie 17 września. Nas wyzwoliła Armia Czerwona. I myśmy z tego wyzwolenia chcieli uciec do Rumunii. I już widzieliśmy, że granica jest zamknięta, nie można pojechać. To wtedy był nowy pomysł pojechać na Litwę. I myśmy dojechali do granicy litewskiej, no i litewski żołnierz nas zatrzymał i odesłał z powrotem. Cały czas się myślało, że ta wojna się skończy raz, dwa, czy trzeba tutaj przetrwać jakoś i koniec. A tymczasem mnie zapisali do szkoły, mój ojciec był szoferem gdzieś tam. Nie mówiło się, nie gadało się. Bało się cały dzień, że nas gdzieś wywiozą na Syberię. No i myśmy się doczekali do wyzwolenia przez Niemców. Po paru miesiącach wyglądało tak, że nie będzie można tam żyć. Myśmy dostawali listy niezłe od rodziny, którzy byli w getcie. Że tak, jest tu bardzo ciężko, ale żyć można.